cały czas żyjemy tym. Tym bardziej teraz po. To musimy sobie jeszcze przedyskutować, ale naprawdę mamy moc w sobie. To jest, no żyjemy tym, jeszcze żyjemy. Znaczy ja jestem bardzo zadowolona z tego, że przyszło też dużo młodych dziewczyn, młodych kobiet, które jeszcze nie wiedzą, co to znaczy być w ciąży, co to znaczy jakiekolwiek zagrożenie, co to znaczy być mamą. Ponieważ gdzieś tam w oddali do mnie docierało, że to nas nie dotyczy i tak dalej, ale jednak widać zrozumienie też ze strony tych młodych dziewczyn, że zdają sobie z tego sprawę, co im może w przyszłości grozić, tak? Przyszło też dużo starszych pań, które rzeczywiście, co ich też nie tyczy, ale bardzo dużo, jak zauważyłam. Tak. My wspieramy, bo ja mam akurat dwóch synów i jestem świadoma tego, że będę miała w przyszłości czy synowe, czy partnerki moich synów, w każdym bądź razie, które mogą zostać w przyszłości również matkami. Nikt z nas nie wie, jak to się potoczy, tak? Zawsze mówimy właśnie, bo nas to nie dotyczy, a jak się okazuje, to potem gdzieś jednak ocieramy się o różne tragedie w swoim życiu. Znaczy, także chcę wspierać również w tym wszystkim moich synów, żeby moi synowie mieli lżej, synów, tak? Ale jest odpowiedzialność wspólna i to jest najważniejsze, tak? I walcząc o synów, walczymy również o nasze przyszłe synowe i w ogóle o kobiety. Dla mnie kobiety są w tym momencie, do mnie to nie dociera, że coś, co jest oczywiste, co jest zapisane w konstytucji, gdzie są nasze prawa do godności, do poszanowania, do zdrowia, jest radykalnie niszczone. No po prostu dla mnie to jest niedopuszczalne. Zadowalająca liczba osób PiS była. Policzy, będzie 15 osób. Nie, ale serce rosło, jak było widać, kiedy ci ludzie się gromadzili, kiedy coraz większe te czarne masy, że tak powiem, wpływały na rynek z każdej strony. Stąd to naprawdę fantastycznie wyglądało. Na początku widzieliśmy tylko kilka osób, kilkanaście tutaj stojących pod filarami i wzdłuż, ale jak zaczęli się wszyscy schodzić na rynek, to naprawdę to dodawało mocy. I również byli razem z nami, tak, właśnie, brali udział w tym wszystkim. Oni nie stali biernie. Tak, chcieli zabrać głos. Tak, chcieli skandować i w ogóle fajnie było. Właśnie chyba dla Leszna wydaje mi się, że to było potrzebne. Tak. Leszno po prostu się obudziło. To naprawdę było widać dzisiaj. Przygotowali swoje też różne tutaj transparenty, hasła. Widać, że każdy miał potrzebę, żeby zabrać głos, żeby pokazać, że są przeciwni tej nowej ustawie. I bardzo się cieszymy, że potrafiliśmy się tutaj wszyscy zjednoczyć. I Leszno czy nie Leszno, nieważne kto tutaj był, ważne, że był. I dziękujemy im za to. Najważniejsze, że byliśmy, jesteśmy mocno wzruszone. Dziękujemy wszystkim bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że nasz głos gdzieś tam był słyszalny. Nie tylko w Lesznie, ale pójdzie to dalej na cały świat. Tak. I duchem wspieramy wszystkie panie, które są naprawdę w bardzo ciężkich sytuacjach, o których mówiłyśmy, które faktycznie je dotknęły. Duchem jesteśmy z nimi. O których nawet nie zdajemy sobie sprawy, jakie tragedie i traumy przechodzą, tak? Także wspieramy po prostu, wspieramy wszystkie kobiety. Jesteśmy kobietami i jesteśmy z kobietami. Tak.